Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Adix, a wracamy do normalnej i wracamy do normalnej serii odcinka, czyli serii, w której jeszcze dawno nie było, tak samo jak Skate'a, którego wrzuciłem wczoraj. Dzisiaj mamy tę samą godzinę i wrzucam WWE 2K14 Universe. Dawno nie było tej serii. Tak. I znowu z nią powracamy, powracamy z częstotliwością normalną odcinku, że będzie FIFA, WWE, znaczy FIFA, Skate, WWE, a więc zaczynajmy Universe. Dobrze. Jesteś, no dawno nie było, przyznam się. Dawno nawet nie będę chyba grać już. Brodus Clay, Davids, o, tu bym zmienił tylko, o, zawodników. W sumie Archer spokoj, nawet bym nim był. Dawid Otanga, niech tu będzie. Chociaż, no, Archer jest, sorry. Roman Reigns, pasi. Nie, ale ja nie chcę być. Ja chcę być tutaj Artrafem. A tutaj ma być normalnie Roman. Nie wiem, gdzie on jest. Myśmy wylosowa się tu, zostawmy go, nie? Gdzie on tu jest? What the fuck? Tu jest Justin Gabriel, Roman. O nie, no, aha, bo on sobie. Roman. Kurde, strzelam, próbuję zgadnąć z twarzy, tam z Triple H, czy nie? Już kurde. Nie. Swanger. O, mam Romana Reignsa, wreszcie. Mam nadzieję, że nie będzie tego na odcinku. Widać, że dostałem wiadomość. Chyba nie. W dupie miejmy to, więc na razie. Losujemy kolejną osobę, czyli Kofi Kingston. A dobra, chcemy. Mamy tag team z Kofi. Czy mieliśmy kiedyś to? Znaczy, Airtruff miał kiedyś tag team z Kofi. Mamy serio losowy losową walkę. Airtruff, Roman Reigns i Kofi Kingston. Triple threat meczu. Jeśli mi ta wiadomość magiczna nie zgaśnie, to się wkurzę. Ale póki co, jak nie widzicie, dobra, wam to w dupie zostawię, to, ale nie widzę, ile się minut odcinka nagrywa. Wiem, że około 20 jest. I mamy mistrza tak teamowego, reprezentanta The Shield, Romana Reignsa. No, Roman Reigns, no, co mu powiedzieć w głównym rozstrzeniu, że Shield się rozpadło. Tu jeszcze jest, więc w 14, więc można się bawić Shieldem, ale Roman Reigns jeszcze ma ten strój, nawet jak się Shield rozpadł i nawet podobną muzykę, tylko nie ma tego World Every Inch, ma ten The Shield, nie? Takie, wiecie, to takie The Shield na końcu, nie? Ma to tylko tą melodię taką tu, nie? Wiecie, o co chodzi? Więc i mamy Kofiego Kingstona, byłego, no dawno oni byli tag teamem, chyba 2012 nawet. Tag team były Kofiego Kingstona i Airtruffa. Co o Kofi można powiedzieć, no. Mamy też Airtruffa, roztańczonego Airtruffa. O Kofi też bym coś powiedział, no. Kofi. Często walczy w tag teamach nasz kauczukowy chłopiec. No i tu mamy Sheamusa, naszego, nie wiem, sorry wam bardzo, że dzisiaj nie ogarniam, ale mnie wszystko boli, a jutro znowu szkoła i ja pierdzielę, nie mogę sobie, o już Kofi staje po mojej stronie, ale jednak Airtruff ma podwójną akcję z Romanem, Reignsem i oj, broad kick nieudany, znowu kontra z Kofi Kingstonem, nie, przeciwko Kofi Kingstonowi, czy się szykuje spisek? A jednak tak, szykuje się spisek. Jednak Airtruff nieudany. Tutaj mamy kontrę. Dropkick od Kofi'ego. Uderzenie. Wycofanie, puszcza. Airtruff puszcza. I znowu podwójna akcja z Kofi'em. Nie, mamy kontrę od Kofi'ego. Muszę patrzeć, jak czymś się nagrywa. Czy będzie double suplex? Nie, mamy double DDT. Ale od Romana Reignsa. Co robi Airtruff? Łapie.
Waller, potężny strzał od Romana. Czy szybko będzie tutaj? Czy będzie Superman Punch? Mamy znowu podwójną akcję na Kofim Kingston. Czy szykuje się serio jakiś spisek? Nie, on już nie są tak teamem w tym roku. A czy? Bo to jest wydanie 2014, to jest Wrestling WWE 2K14. To nie jest Wrestling 13, to jest Wrestling 14, więc tutaj już nie są tak teamem. Ani 12. To nie WWE 12, więc już nie są tak teamem, ale kiedyś byli, więc tylko nie wiem, o co tam poszło, nie powiem. Ale załóżmy, że są swoimi sprzymierzeńcami, ale tutaj w Triple Threat nie ma sprzymierzeńców, to jest każdy z każdym. Każdy na każdym, ewentualnie malutkie sojusze się zawiązuje pomiędzy Romanem Reignsem i R-Truthem. Coś się zaczęło, większe sojusze działać. One, nieudane, Kofi przerywa. Kofi Kingston. Ojej, nie wyszło. Ale zaraz. Ojej, sędzia mnie piznął. Mamy leg drop od R-Trutha. Adrenalina mi trochę spadła, staminka. Oj, mamy przypięcie. Ej, ależ odkopał. Dwaj odkopał. Znowu kontra. Ależ. Nie powiem wam, co to za trik, więc nie wiem, szczerze mówiąc, to jest jedyny trik, który nie ogarniam. Sorry za chrypkę, jak coś leciutko, bo dalej jestem jeszcze leciutko chory. Czy będzie cios Supermana, Superman Punch? Air Traff leży nieprzytomny, ale oj, dropkick nieudany, Russian Leg Sweep pod Kofiego. Sędzia, ja chcę tak sędzie pierdzie. Ale zaraz, nie wyszło, sorry. Chyba Spear. No, nie, spokojnie. Czy to możliwe? Nie, udany Spear. Ale jednak na Kofi Kingstonie bardzo udany. Co zrobi R-Truth? Zaraz. Kick out. Ale czekajcie. Co robi R-Truth? Kurde, nie mogę nazywać na sędziego. Sędzia. No czemu nie chcesz na niego iść? Niech oni się tam biją. Sorry wam za to, że nie biorę udziału w walce, ale to trochę smaczka małego dać tej walce. No kurde, bardzo głupi sędzia, nie uciekaj. No, złapałem gnoja. O, z kontrolą mnie. Skurczysyn. Ej, pin! Nieudany, bo ja nie ufam tym postaciom. Komputerowie, tak, gram na Legend. Zawsze gram na Legend. Gram też na Hard w Skate'a, gram też na Hard. Mogę to przegrać. Gram też na Hard w FIFA Street, więc to dla mnie nowości. Nie ma. Mamy cringe, nie przerwany. Ależ. Takie małe nożyczki, kurde. Nie wiem, jak to powiedzieć, glotyna? No dobra, nie wiem. Bardzo komentatorem wrestlingu, może nie zostanę jakimś wielkim, który zna, ogarnia wszystkie triki, sam nie ogarnię połowę. Uuu, chyba tak team wraca. Mamy double DDT, ale zaraz R-Truth zdradza. No nie mogę powiedzieć, że zdradza. What's up? I kto zainkasuje? Aj, backdrop, czy nie wiem. Tak to jest napisane w movesetie, więc wam nie powiem. Breaking point, czy to koniec? Nie, jednak nie. R-Truth był zakończony przypięciem. Roman. Nieudany. Nie chcę Kofiego atakować. Ależ. No kurna, Kofi, jak ja ci zaraz zaatakuję, jak mnie wkurzysz. Ależ DDT takie w wykonaniu R-Trafa i mamy pierwsze przypięcie. Nie, Kofi zgarnia przypięcie. One, two i kick out. Znaczy R-Truth przerywa. Nagrywa się. Bardzo fajnie. Mamy podcięcie, gut kick. Ależ facebuster prosto w matę. Tylny, no, z grapple. A nie wiem, jak to mówić. Tylny headlock, boczny jest. Przodni i tak dalej. Znaczy, no, nie wiem, jak to powiem. No, łapie od tyłu, tak, złapało od tyłu. Wow, ależ. To mi się przypomina Star Crashing Finale troszkę, ten atak, nie? No takie są moje odczucia.
może być kiepskiej jakości. Jest ludzie, ależ przeleciało, a nawet nie jeden, ależ to coffee, nie wiem, bocz, zboczowany trochę. Arpów, kurde, nieprzytomny. Znaczy no, muszę przeżyć. A jednak nie, sam kick-outowo, Roman Reigns, były członek The Shield. Ależ mamy szybki pin, one, nic z tego, niestety. Roman Reigns przerywa, kontroluje każdy mój taki jakby, taki kopniak taki fajny. Czy nie wiem, o, podwójna akcja. Czy team pomiędzy... Zapowiada się na to, że tak, Kofi Kingston ma swojego signature, swój boom drop. Czy jednak będzie jakaś springboardowa akcja, nie z narożnika. Ale mamy pin, Kofi się nie spodziewaj. Ale bym to spieprzył, nie mogę już trafić. Serio, dawno nie grałem. Kiedyś miałem takie łatwe, takie minimalne trafić. Ależ kopnięcie, mamy skontrowany. Ależ kolejna akcja. Finisher skontrowany, Kofi próbował wyprowadzić swoje Trouble in the Paradise słynne, ale niestety R-Truth był szybszy i wykonał swojego ten, ale Roman Reigns wykonuje Spira na R-Truthie. Teraz może pójdzie. Kofi Kingston, obaj nim przeciągają, ale Kofi Kingston zgarnia przepięcie, kurde, no nie mogę trafić. Mamy clinch pomiędzy dwoma byłymi tag team partnerami. Niestety wygrywa go Kofi Kingston. Podwójna akcja. Ależ DDT znowu. Wyłączę tą wiadomość. O. Ciągle mi się nadawca tej wiadomości dzwonił. O godzinie takiej, takiej. A to wkurza strasznie, bo nie widzisz ile odcinka przeminęło. Był drop trochę zboczowany. Czy on skontruje? Nie, nie skontrował. Obydwaj kontrują. Czekaj, podwinął akcję choć. Wkurzyłem się na Kofiego, przeszkadzam ciągle. I double suplex. I jednak co z... O, ależ dropki. Air traf. I co mamy? Flapjack, dziwko. Czy to będzie koniec tego po... No jedno, to spotkanie może trwać bardzo długo. Forearm? Znaczy ta śrubka, czyli no forearm chyba. Tak to się normalnie nazywa. A to jest... Nie, zobaczymy kolejny raz finishera. Rob break. Nie, jednak to Kofi Kingston był szybszy. Cóż za emocje. I jednak R-Truth znowu kontruje. Jednak znowu Kofi. Lol, tyle razy skontrować finishera, to jest mała bania. Wyprowadza Trouble in the Paradise. R-Truth z nieru. Znokautowany, nie wie co powiedzieć. To może być koniec tej walki, ale nie wiem, ile już ta walka trwa. Miejmy nadzieję, że jak najkrócej, jak nie, no to zrobię inny, nowy odcinek bez tego gówna. Bo to wkurza. Wy o tym nie będziecie wiedzieć, ale ja, owszem, już poleciały dwa finiszerki, nawet trzy. Ależ piękny kopnięcie w stylu R-Truth'a. R-Truth, król parkietu, ręka jak złamana, potańczmy niczym pan R-Truth, boczny headlock, skontrowane wyniesienie, ależ trzepnął nim o tą matę, która końcowa krawędź ringu, która jest najmniej zabezpieczana, teraz Roman Reigns, co z tego wyniknie, podwójna akcja z Kofim, ależ suplex, Kofi Kingston ma swój Trouble in the Paradise, odbicie od lin, nieudane. A jednak Kofi wykonuje katapultę, znaczy to nie jest katapulta, no tak nie wiem jak to tam nazwać, ale dobra, no nie ogarnąłem. To będzie Trouble in the Paradise prosto na R-Truth'a, niesamowite. I teraz? Czyżby to możliwe? Nie, to jednak Reigns zgarnął. A jednak koniec pojedynka, ja się z wami żegnałem, dzisiaj krótszy odcinek i nagram jeszcze drugi z WWE, ponieważ nie widziałem, ile mam jeszcze odcinka, no co jak co, ale no, nie chcę przedłużać, skoro nie wiem, ile jeszcze mi odcinka zostało. Dziękuję za miłe przyjęcie tej serii, ciepłej i w ogóle zajebiste. Dziękuję wam bardzo za to wszystko, co dla mnie robicie, że po prostu zajebiście. Dziękuję wam bardzo, nara. Ja byłem Adix, na razie.
I mam Reignsa cieszącego się, a jednak wkurzony, zdenerwowany, że a jednak, że wygrał, a zdenerwowany widać to po nim. Jak się buntuje. O, wkurzony chyba chce pas od Kofiego. Może coś mu zorganizujemy. I to było na tyle. Ja jestem Adix. Reigns wkurzony wychodzi z ringu. Dwa razy tak mówię, ale dobra. No. I to było na tyle. No. Trzeci raz. Na razie.